Wojna pokoleń. Halo, halo, dzień dobry. Tu napływowy warszawiak Mikołaj Mikołajczyk. Chciałbym Państwa zaprosić na najciekawsze i najpiękniejsze miejsca Warszawy, które warte są poznania. Zapraszam. Trakt Królewski to najbardziej elegancka i najpiękniejsza część Warszawy. Przejście wzdłuż tej trasy przenosi nas do odległych epok. Obserwujemy różne style architektoniczne. Przed naszymi oczami ukazują się i zamki, i liczne pałace, ale też przepiękne kamienice na reprezentacyjnych ulicach. Zaczynamy od Zamku Królewskiego, który po przeniesieniu królewskiej rezydencji przez króla Zygmunta III Wazę z krakowskiego Wawelu do Warszawy w marcu 1596 roku stał się on główną rezydencją króla i miejscem obrad polskiego parlamentu. Dzisiaj możemy oglądać Zamek Królewski pieczołowicie odrestaurowany, a właściwie odbudowany po całkowitym zniszczeniu go przez Niemców podczas II wojny światowej. Co warto zauważyć, Zamek Królewski został odbudowany dzięki wsparciu społeczeństwa. Ze zbiórek zabytkowych artefaktów, drogocennych pamiątek i składek społecznych. Jego reprezentacyjne wnętrza przypominają przebudowę w stylu klasycystycznym, które miało miejsce za panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Możemy podziwiać tam obrazy Canaletta, Rembrandta, Matejki czy Bacciarellego. Z tą przyjaciółką z Chicago i byliśmy również w Zamku Królewskim. Kupiliśmy, zwiedzała. Pięknie. I z moim synem oczywiście. Zwiedziliśmy też to stare miasto. Jeszcze chciałam powiedzieć, że teraz, co ja mieszkam w Warszawie niecałe 3 lata, 2 tygodnie temu wybrałam się do Zamku Królewskiego. Bilet kosztuje 40 zł dla emeryta, drogo. I zwiedziłam ponownie, żeby sobie przypomnieć to wszystko, jak właśnie wtedy zwiedzałam z koleżanką. Potem poszłam na lody, jest tam taka cudowna kawiarenka, co można zjeść, niedrogo, restauracja jest obok, ale ta kawiarnia z takim tarasem, to tam spędziłam czas, zjadłam dobre lody z bitą śmietaną, bo ja lubię takie rzeczy. Przed Zamkiem Królewskim na Placu Zamkowym widzimy kolumnę Zygmunta. To pierwszy nowożytny pomnik na kolumnie osoby świeckiej w Europie. Wzniósł ten pomnik w 1644 roku król Władysław IV, aby uczcić pamięć po swoim ojcu Zygmuncie III i jego wielkich zwycięstwach, m.in. walkach z Rosjanami. Dalej idziemy wzdłuż reprezentacyjnej Alei Warszawy, czyli krakowskim przedmieściu, i jego pobliskiej okolicy. Mieszczą się takie pałace jak Pałace Branickich, Kazanowskich, Rzeczpospolitej przy Placu Krasińskich, gdzie obecnie znajduje się Biblioteka Narodowa. W Pałacu Potockich znajduje się Ministerstwo Kultury, a Pałac Czapskich to dzisiaj Akademia Sztuk Pięknych. Pałac Prezydencki, gdzie mieści się i rezyduje prezydent Polski. Natomiast dzisiejszy Uniwersytet Warszawski, reprezentując pałace Kazimierzowski, Tyszkiewiczów, Czetwertyńskich, Uruskich i Zamojskich. Trakt Królewski, najpiękniejsze w Warszawie miejsce spacerowe. Uwielbiam spacerować, no i uwielbiam fotografować. Tak, patrzę, jak zmienia się pory roku, jak zmieniają się ludzie, no i jak zmienia się sam trakt. Tutaj bliżej Starego Miasta od kamienicy Jana sklepiki się otwierają i zamykają. Dawniej był Paska, sklep z paskami, był sklep z pamiątkami, który się nazywał Lalka. Był najstarszy w Warszawie zakład fotograficzny Kwiatka, ale tego wszystkiego już nie ma. Mijamy w trakcie piękne i szlachetne kościoły Świętej Anny,
karmelitów bosych, sióstr wizytek pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny czy Kościół Świętego Krzyża, przed którym pochyla się w bólu o niesłychanej historii powstańczej Chrystus niosący krzyż. W kościele tym spoczywa serce największego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina. Trakt królewski. Słuchajcie, kojarzy mi się ze spotkaniami z Janem Pawłem II, z tymi wielkimi, wspaniałymi mszami. Stałam, on był na placu Piłsudskiego, tam był ołtarz, a ja stałam przy kościele świętej Anny i wszędzie był tłum. I było to tak nieprawdopodobne przeżycie, że nigdy go nie zapomnę. Następnie, pozostawiając z boku pomnik Mikołaja Kopernika, przesuwamy się wzdłuż Nowego Światu aż do placu Trzech Krzyży z kościołem świętego Aleksandra, wzniesionym na cześć cara o tym samym imieniu, który pamiętamy był także królem Polski. Idąc dalej przez Aleje Ujazdowskie, mijamy szpaler ambasad i dochodzimy do zamku Ujazdowskiego, którego podwaliny wznosiły już królowe Bona i Anna Jagiellonka. Dzisiejszą odsłonę natomiast zamku ufundowali nam wspomniani już wcześniej Zygmunt III Waza, który rozpoczął budowę w 1624 roku, oraz Władysław IV Waza, który budowę tę zakończył w 1643.